Magdalena Sokołowska, Politologii SAN-u. Dziś naszym gościem jest Henryk Przybycin, nowy dyrektor Sanackiego Szpitala. Panie dyrektorze, funkcjonuje Pan jako na swoim stanowisku po kilku dni, ale już zdążył Pan porozmawiać ze związkowcami, z pielęgniarkami, z lekarzami. Proszę powiedzieć, w jakiej atmosferze przebiegały te rozmowy? Powiem tak, atmosfera była bardzo miła, bardzo przyjemna, bardzo rzeczowa. Rozmawialiśmy o konkretnych sprawach. Dzięki rozmowom z lekarzami, ze związkami zawodowymi zyskałem aktualną wiedzę o szpitalu, o problemach, o wizjach działalności poszczególnych oddziałów. Chciałbym to wszystko teraz sobie posegregować, spotkać się jeszcze raz i ułożyć wspólnie plan działania z korzyścią dla pacjentów, z korzyścią dla szpitala, dla pracowników tego szpitala. Wspomniał Pan o tym, że atmosfera była w porządku. Kilka dni przed rozstrzygnięciem konkursu do zarządu powiatu wpłynęły dwa pisma od związkowców i od lekarzy, którzy w tych pismach w jakiś sposób podważali Pana kandydaturę na szefa Sanackiego Szpitala i też swoje roszczenia, swoje żądania, straszyli dosłownie wręcz, że odejdą ze szpitala, jeśli Pan będzie dyrektorem. Jak te rozmowy, czy faktycznie że istnieje jakieś rzeczywiste zagrożenie, że lekarze będą chcieli odchodzić ze szpitala? Ja jestem przekonany. Udało Wam się dogadać w jakiś sposób? Ja jestem przekonany, że będziemy się wszyscy tutaj kierowali właśnie odpowiedzialnością za to, co robimy, za to, gdzie pracujemy i jaki jest cel naszej pracy. Jestem wręcz przekonany, że nikt nie powinien na szali postawić zdrowia i życia pacjentów. Jeżeli są jakieś problemy, powinniśmy je po prostu wspólnie rozwiązywać. Nie żyłbym też historią. Szpital ma po prostu pewne problemy, powinni wszyscy się skupić na rozwiązaniu tych problemów. Tak jak mówiłem, jestem zadowolony z rozmów z lekarzami. To są wspaniali fachowcy, doświadczeni. To samo pozostały personel medyczny. I jestem przekonany, że wspólnie uda nam się tutaj pokonać wszystkie przeszkody. Czy nie możemy uspokoić pacjentów na dzień dzisiejszy, że lekarze nie będą rezygnować z pracy, że ciągłość pracy szpitala jest zapewniona? Proszę Państwa, ja takiej deklaracji nie składałem, więc trudno mi w czyimś imieniu mówić, co ktoś zrobi. Ja mówię o swoich odczuciach, mówię o swoich planach działania i o swoim jakby przekonaniu, który wynika z tych rozmów, które do tej pory przeprowadziłem, bo tak jak mówiłem, z bardzo dużą grupą osób już rozmawiałem. Jestem przekonany, że pacjenci mogą się czuć bezpiecznie. Co z podwyżkami dla ratowników między innymi, ponieważ rozmawialiśmy ze związkowcami i mówili, że są skłonni oczywiście współpracować, ale mają swoje żądania. Nie chcą outsourcingu i podwyżek chcą. Nie znam tego tematu jeszcze. Tak jak mówię, tutaj pracuję dopiero kilka dni. Natomiast wszystkie decyzje powinny być oparte na realnych możliwościach finansowych szpitala. Trudno składać obietnice, wiedząc, że nie ma możliwości ich spełnienia. Wcześniejszy dyrektor, pan Adam Siembab, obiecał im podwyżki. I oni mają nadzieję, że pan dyrektor, że tak powiem, będzie kontynuował to. Tak jak mówię, jestem tutaj raptem od 4 dni, ze związkami zawodowymi już się spotkałem, będziemy rozmawiali o wszelkich możliwych rozwiązaniach, natomiast powinniśmy być też realistami. A jeśli chodzi o outsourcing, może Pan rektor uspokoić pracowników, że nie będzie takiej formy współpracy? Nie znam idei tego outsourcingu. Nie wiem, w jakim celu miałoby być to robione, więc trudno mi się na ten temat wypowiadać. No dobrze. Panie dyrektorze, jakie są Pana pomysły na najbliższy czas na szpital? Jakie są takie neurologiczne tematy, którymi trzeba się zająć na już? Z tych rozmów, które do tej pory udało mi się przeprowadzić, to jestem przekonany, że tym problemem numer jeden to jest zrobienie wszystko, dołożenie wszelkich starań, żeby uruchomić oddział położniczo-ginekologiczny. Natomiast jeżeli chodzi o inwestycje, to takim najważniejszym problemem to jest dokończenie budowy bloku operacyjnego. Co z tym właśnie porodówką? Ponieważ mówi się, że nie ma lekarzy, nie ma specjalistów, jest luka na rynku, a kościołościenne szpitale sobie radzą. W Brzozowie przychodzi na świat około 1000 dzieci rocznie. Trudno mi tutaj się wypowiadać, bo nie znam wszystkich szczegółów dotyczących tego problemu. Generalnie można powiedzieć, że problem braku specjalistów, jeżeli chodzi o lekarzy, dotyczy wszystkich szpitali. Stąd też takie, a nie inne działania Ministerstwa Zdrowia, zwiększona na przykład liczbę miejsc na studiach medycznych, liczbę miejsc rezydenckich, ale to wszystko przyniesie efekty dopiero za kilka lat. Natomiast na dzień dzisiejszy, niestety,
niestety tych osób, tych specjalistów brakuje. A rozważa pan rektor taką opcję wpuszczenia do Sanockiego Szpitala zewnętrznej firmy, która miałaby przyjąć obowiązki porodówki? Jeżeli miałbym powiedzieć na gorąco, to wydaje mi się, że powinniśmy rozważyć każdą opcję, która by umożliwiła tutaj działanie oddziału położniczo-ginekologicznego. Czyli łącznie z tą, że wprowadzamy zewnętrzne firmy? Mówię, każdą opcję powinniśmy rozważyć. Natomiast no, podjęcie decyzji to już będzie wynikało z tego, na ile taka opcja będzie korzystna również dla pacjentek korzystających tutaj z tego szpitala, no i możliwości szpitala. No ile realne jest przeniesienie w najbliższym czasie oddziału laryngologicznego ze starego budynku do nowego szpitala? Moja wiedza w tym zakresie jest taka, że jest projekt, jest kwestia znalezienia środków finansowych. Jeżeli te środki finansowe by się znalazły, a projekt z tego, co mi mówiono, jest, to no, jesteśmy w każdym momencie w stanie ruszyć z taką inwestycją. Zarząd powiatu wspominał o tym, że jednym z głównych celów pana kadencji ma być także podniesienie prestiżu sanockiej placówki Sanockiego Szpitala, który przez ostatnie kilka lat, mimo że placówka dobrze się rozwija, no trochę podupadł. Jaki pan ma pomysł na to, aby ten prestiż przywrócić? No to jest kwestia ciężkiej pracy nas tu wszystkich, zaczynając od administracji, a kończąc na personelu medycznym. Możemy również się starać o certyfikat jakości. To też wprowadziłoby pewne procedury, które niejako wymusiłyby odpowiedni poziom jakości świadczonych usług. Natomiast tak naprawdę to sprowadza się to wszystko do każdego z nas, do naszego podejścia na co dzień do pacjenta, do wykonywanej pracy i na to chciałbym zwrócić uwagę nas wszystkich. Szanowni Państwo, gościem był Henryk Grzybyciń, nowy dyrektor Sanockiego Szpitala.